pracując w Sephora mam szansę poznawać wyjątkowych ludzi, wspierać ich w budowaniu poczucia własnej wartości i akceptowaniu siebie. Prowadziłam też warsztaty makijażowe dla osób transpłciowych we współpracy z kampanią przeciwko homofobii. Utwierdzałam siebie i uczestniczki, że warto realizować swoje marzenia. Największe wyzwanie według mnie to stawianie czoła wszelkim przejawom nietolerancji. Chciałabym żyć w świecie, w którym różnorodność i odmienne zdanie są szanowane. Uwielbiam to uczucie, kiedy kobieta widzi się na nowo i odzyskuje ten blask wokół. Przez rozmowę, wspólne spędzanie czasu i naukę makijażu kobiety odzyskują pewność siebie i mają wiarę w to, że mogą spełnić swoje marzenia. Dobro przekazywane drugiemu człowiekowi wraca do ciebie. Pamiętaj, uśmiech nic nie kosztuje, a ma ogromną moc.